Parlament Europejski chce zmienić zasady wyboru europosłów. Nie zgadza się z tym Polska. Temat proponowanej zmiany unijnej ordynacji wyborczej omawiany był na spotkaniu ministrów do spraw Unii Europejskiej w ubiegłym tygodniu. Ma ona na celu rzekome ujednolicenie procesu wyborczego w państwach członkowskich. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt stanowiska polskiego w tej sprawie, który został skierowany do konsultacji. Rząd Rzeczypospolitej ocenia projekt rozporządzenia negatywnie ze względu na sprzeczność części zaproponowanych w projekcie rozwiązań z obowiązującym obecnie w Rzeczypospolitej porządkiem prawnym. Parlament Europejski chce, aby m.in. podczas wyborów można było oddawać dwa głosy. Jeden, by wybrać europosłów w krajowych okręgach, a drugi, by wyłonić 28 dodatkowych europosłów w ogólnounijnym okręgu wyborczym. Zgodnie z projektem prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przysługiwałoby każdemu obywatelowi Unii w wieku od 16 lat. Zdaniem polskiego rządu narusza to zapisy polskiej konstytucji, która określa to prawo od lat 18. Europarlament zaproponował także stałą datę wyborów. Miałby to być 9 maja ostatniego roku kadencji Parlamentu Europejskiego. W Polsce wybory przeprowadzane są wyłącznie w niedzielę. Wyjaśnić należy, że obowiązek wyznaczenia wyborów w dniu wolnym od pracy znajduje swoje źródło w postanowieniach Konstytucji. W projekcie Parlamentu Europejskiego widnieje również zapis, że osiągnięcie równości płci na listach wyborczych powinno nastąpić, i tu cytat, bez naruszania praw osób niebinarnych. Zdaniem Polski ma on charakter ideologiczny i jest niezgodny z polskim systemem prawnym, w którym zgodnie z konstytucją funkcjonują dwie płcie, męska i żeńska.